Od 24 lutego w naszym szpitalu już było leczonych 5 kobiet o statusie uchodźca. Pierwsza pani pojawiła się u nas już 26, natomiast w dniu wczorajszym, 17 marca, na świat przyszła pierwsza dziewczynka rodziców, którzy posiadają statut uchodźstwa. Dodam tylko tyle, że w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, jest właśnie kolejny poród, już się zakończył i na świat przyszedł chłopczyk, który również pochodzi od rodziców, którzy mają status uchodźcy. Jeśli chodzi o tę dziewczynkę pierwszą urodzoną, mamy jakieś bliższe dane co do tego dziecka? Zdrowa, przyszła na świat siłami natury. No i z tego, co mama mówiła, na imię będzie miała Jana Niezapominajka. To jest pani, która tutaj przyjechała z całą rodziną. Ona ma dwie starsze córki. Również tutaj znajduje się i mieszka u nas jej mąż, który jest osobą niepełnosprawną. Pani do nas przyjechała właściwie całkiem na początku. To była jedna z tych pierwszych rodzin, które żeśmy tutaj zakwaterowali. Przyjechał z Ternopola, 2 czesła ja wyjechał z Ternopola. Zajechaliśmy сюда, nas przyjęli. То Христина, а то Юля, то молодша, а третя в роддомі. Вчора вродилася. Яна, і ще як? Незапоминайка. Незапоминайка, так. А чому так назвали? По-польське квартира. На честь цієї квартири. Так, розмовляю я з жоною. Ну і все добре, Галя її звати. З нею все добре, в неділю мають виписувати її, ну і так ніби добре, все, допомагають нам, дуже допомагають. Пані була в 9 місяці ciąży, więc no takie pierwsze nasze działanie to zapewnienie tutaj wyprawki do szpitala, wyprawki dla dziecka, czyli wszystko to, co jest potrzebne zaraz po porodzie. Na szczęście udało nam się wszystko skompletować, także jak wczoraj dzieciątko się urodziło, no to muszę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani. Mamy wszystko, co jest potrzebne dla tego dziecka. Wychodźcie może się syna, czy jakie was plany na... Ну, ще поки що ні, бо ще діти маленькі, то ще ні поки що. Ну, а потім скінчиться війна, будемо думати щось далі. А дітки тут підуть до школи? Так, діти йдуть до школи, вони хочуть йти до школи, хочуть вчитися, вчуть мову зараз. Довольні діти, що вони тут, так? Так, Христинка? Так. Ну, ту ми живемо тепло. Дуже приємно тут. Ну все тут дуже добре. Повага до нас, відноситься добре, вдівають, годують. Ostatnie dni to są już takie dni, w których trochę nam się sytuacja ustabilizowała. Zdecydowanie najtrudniejsze dni to były te pierwsze, w których kwaterowaliśmy zupełnie nowe osoby, które do nas przyjeżdżały. Bardzo często to były osoby, które przyjeżdżały tak naprawdę bez niczego, bez ubrań, bez bielizny, bez podstawowych środków, które są potrzebne do życia. No i tutaj zarówno to, aby zorientować się, komu czego brakuje, zorganizować buty dla dzieci, dla dzieci, każde dziecko ma swój indywidualny rozmiar, więc to rzeczywiście było bardzo duże wyzwanie, no ale na ten moment już mamy taką sytuację ustabilizowaną. Myślę, że wszyscy mają te podstawowe potrzeby zagwarantowane, zapewnione.